Jak wrażenia po wizycie na tym obiekcie? No super, fajny stadion. Super, że taki stadion jest w Wrocławiu. No, robi wrażenie, robi. Robi wrażenie, tak, naprawdę, jest fajnie. I ogólnie wszystko jest dobrze. Wszystko prawie wykończone. Zanim tylko Śląsk pokaże, co to potrafi. Fajny stadion, podoba mi się. Myślałam, że będzie jakaś wielka lipa, no bo tak z zewnątrz, tak dobrze z zewnątrz. Tak, tak, z zewnątrz. Taka skarpeta trochę na lepiej. Fajnie. Pierwszy raz jesteście na wydarzeniu piłkarskim, czy już się zdarzało być? Nie, no, często chodzimy na mecze. Nie, no, na pewno bardzo ładny obieg, aczkolwiek no, nie będę ukrywał, że w porównaniu do PGA Areny robi dużo mniejsze wrażenie, przynajmniej z zewnątrz. No, ale jest to duży krok naprzód. No cóż, super, no, tylko czekam, aż tutaj przyjdzie 40 tysięcy ludzi. Śląsk po prostu będzie grał, nie wiem, mam nadzieję, że z Lechem pierwszy mecz, 3-0 i już sobie to wyobrażam, tę atmosferę. Zwłaszcza, że chodzę na Śląsk, nie wiem, tam od 30 paru lat i pamiętam i olimpijski, oporowską, i trzecią ligę. Nie no, lepiej niż na oporowskie. Jeszcze pamiętam z drugiej ligi, jak to wyglądało, to nie no, to stadion robi wrażenie, na pewno. No myślę, że jak Śląsk będzie dalej prezentować taką grę jak teraz, no to może coś się uda, coś zagrać, nawet w Lidze Mistrzów podejrzewam. No na pewno więcej osób przyjdzie, część z nich, no, która nawet będzie pierwszy raz, no, będzie chciała wcześniej czy później tutaj jednak w Unii dopingować, a część, no, przyjdzie i pójdzie, no, wiadomo. Ja jestem pierwszy raz w życiu w ogóle na jakimkolwiek stadionie, no i podoba mi się całkiem, chociaż szału nie ma. No, stadion jak stadion, no, murawa, trochę krzesełek, nic się nie dzieje. Na razie sprawia to wrażenie średnio zorganizowanego chaosu. Na pewno rewelacyjnym pomysłem było to, żeby wpuszczać tutaj ludzi po kawałku, czyli 10 tysięcy, a nie 40 na początku, bo strach był myśleć, co by tu się działo. No widziałem, że ludziom najbardziej przeszkadza to, że nie mogą wszędzie wejść. Chcieliby pójść, pooglądać sobie, jak to wygląda z tej, z tamtej strony, tu zajrzeć, tam wejść, a tu się tak nie da. Też dość dużym problemem jest to, żeby tu w ogóle się dostać. Od tramwaju z Pętli Pilczyce, żeby wejść, no, normalny człowiek musiał przejść właściwie cały stadion dookoła. Ogólnie nie jest źle, naprawdę podejrzewam, że widzowie po imprezie będą zadowoleni. Na razie to jest szok, bo tu jednak widać, że to nie wszystko jeszcze jest skończone. Z chęcią tam do następnego stoiska, naprawdę. Ruch dzisiaj spory, kibice dopisują. No, bywało lepiej. Jaki produkt Śląska sprzedaje się dzisiaj najlepiej? Koszulki damskie. A na samej pani jakie wrażenie wywiera ten obiekt? No, myślałam, że będzie większy, chociaż robi spore wrażenie z zewnątrz. Na Alei Śląskiej bardzo fajnie, jest sympatyczny klimat, dużo znajomych twarzy. Czekamy z niecierpliwością, aż pojawią się piłkarze. Wszyscy są ciekawi, jak akustyka tego stadionu się sprawi i czy będzie to podobnie jak w Gdańsku robiło duże wrażenie, może będzie lepiej. Także czekamy z niecierpliwością, aż wszyscy już przyjdą i piłkarze wbiegną na murawę.
się pełna mobilizacja. Co czuje kapitan drużyny, gdy wyprowadza zespół na taki obiekt? Czuję się wyjątkowy i mam nadzieję, że nie tylko ja się tak czuję wyjątkowy, a także kibice, którzy tutaj przyjdą na ten mecz, bo ten stadion to jest nasz stadion, nie piłkarzy, nie tylko kibiców, tylko nasz wspólny, więc czekają nas wielkie święta tutaj. Na pewno każdego dziecka marzył grać na takim stadionie, przy pełnych trybunach, mówię, wcześniej takich stadionów nie było, teraz ich powstaje dużo, więc to jest coś fajnego, bo dużo kibiców może wejść i można wspaniałe mecze tutaj rozgrywać. Kapitalny obiekt. Można tylko się cieszyć, że w Wrocławiu powstało takie coś. No i satysfakcję po ciężkiej pracy, że można w takim obiekcie zagościć. No fantastyczne, naprawdę. Przyszło tutaj bodajże 15 tysięcy ludzi, ale no chyba tak dużo nie ma, ale naprawdę robi to wrażenie. Mamy nadzieję, że jeśli tu będziemy grać i kibice no zapełnią ten stadion, to na pewno będzie fajna atmosfera i mam nadzieję, że no, na tym stadionie no, będziemy niepokonani. Wiadomo, na takim stadionie to nie można przegrać, o tak można powiedzieć. Każdy mecz musimy wygrać i to ma być nasza twierdza na lata, o tak. I miejmy nadzieję, że tak będzie już cały czas. Na takim stadionie nie trzeba się motywować do gry, mówię, tutaj się wychodzi i się walczy, bo ten doping tylu tysięcy ludzi daje, jak to się mówi, wiatru każdemu zawodnikowi i to jest ważne, mówię. Ja chciałem grać na takim stadionie i cieszę się, że może będę miał okazję na nim zagrać. No jest to naprawdę wspaniały obiekt, patrząc tak właśnie tutaj z dołu, bardzo, bardzo duży i widać, że nawet przy tylu kibicach ten doping był odsuwalny. No myślę, że na takie chwile po to, żeby tak się trenuje przez tyle lat, żeby właśnie takich chwil doczekać. Fajnie, że zbudowano stadion i jest mi dane być w Śląsku i to wszystko jakby rozpoczynać i miejmy nadzieję, że tutaj Śląsk będzie rozgrywał wielkie mecze. Jest najpiękniejszy stadion, na jakim pan do tej pory grał? Przynajmniej na razie trenował. Powiem tak, że jeszcze Lecha Poznań robi bardzo dobre wrażenie, ale jeśli chodzi o nowość, to tutaj jest naprawdę, robi to kolosalne wrażenie i teraz czekam na tą walkę z Adamka. Manchester był fajny, na Old Trafford też miał swój klimat, na Benfice, Lizbona, owszem, również mogę powiedzieć, że był super, więc... Ale ten nie odbiega od nich niczym innym. Mam nadzieję, że będzie również tak gościł takie dobre drużyny jak tam.